na szóstych mistrzostwach Pomorza w tańcu ulicznym, jaki jest taniec breakdance. Dziękuję Wam za przybycie, bo dzisiaj to Wy będziecie tworzyć, zwłaszcza tancerze, to widowisko. Dziękuję opiekunom, dziękuję rodzicom, wszystkim tym, którzy przychodzili do nas dzisiaj tutaj. A oficjalne otwarcie poproszę dyrektora Radomskiego Ośrodka Kultury, Arkadiusza Sipa. Wielkie brawa! Dziękuję bardzo. To dla nas zaszczyt, że do nas przyjeżdżacie, chcecie tutaj właśnie rozgrywać mistrzostwa. Mam tutaj czek na 500 zł. Tym czekiem wyjdzie tylko jedna osoba, ale każdy z Was może wziąć z sobą taką lotkę, która jest tutaj przy wejściu. Bo my też czynimy dobro. Jest wśród nas kubuś, który potrzebuje Waszej pomocy. Można wrócić do puszki, tam jest kubuś, mama. Wspaniały tancerz, historia tańca w Zagłowie. Ale wyjście z sobą. Ci, którzy płacą podatki, to płacić 1%, to zawsze pomaga. Można też wysłać na konto, także każdy z Was wejdzie tą lotkę, to jest taka akcja wspomagana. Dzisiaj już szóste mistrzostwa Pomorza Breakdance. Nie byłoby ich, gdyby nie Cinek. Zróbcie hałas. Wielka postać, nie muszę nikomu tłumaczyć. Przerwie będzie około 15, też tu na środku pokażę Wam coś, co motywuje. To bardzo ważne. To jest kolejna sprawa, z którą warto robić. Ten dzień dla Karola jest wyjątkowy, bo Wy tu jesteście. Ktoś z Was będzie bardzo dumny, bo wygrał. Będziecie zdobywać sławę, puchary, pieniądze, ale też to, że czynicie dobro z własnego serca, to też jest bardzo ważne. Dzisiaj dla Rolnie dzień szczególny, bo mamy też kilka dni dobra, po południu, od 18. Duży koncert, kto będzie mógł, tak wszystkie, tam też pomagamy. To jest taki wyjątkowy dzień na naszego miasta. Cieszę się, że tu jesteście. Jestem z Was dumny i szczęśliwy, że mogę z Wami być. Szóste mistrzostwa Pomorza Breakdance. Organizowane przez Breaking.pl. Proszę oraz Zarodki Szanowni Kultury. Ogłaszam za otwarte. Dobrze, to przywitajcie gorącymi brawami. Osoba, która dzisiaj będzie stała za scenami, już stoi gramofonu. Człowiek, który hip-hopem zajarany jest od 20 lat. Tańczył, występował raczej. Grał na wielu imprezach. Tańczył również niegdyś. Ale jako DJ grał wiele imprez bojowych w Polsce. Wiele koncertów. Moc, Blantek, Król Koszali. DJ Łysie, wielki brawa! Te osoby, o której będzie wiele dzisiaj zależało, jako pierwsza osoba. Słuchajcie, 20 lat temu, bo w 96 roku tu w Zagłowie on zapoczątkował ten taniec. Można go dzisiaj go zobaczyć na ulicach, jak robi pokazy na streetach, w Zagłówku i nie tylko. B-boy, same, wielkie brawa! People, stop!